Kochani, kiedy dzisiaj śpiewaliśmy te wszystkie te e, pieśni mówiące o, o Panu Jezusie, jaki on jest, e, że jest wśród nas, jest e, tym, który ma wszelki autorytet. Też w tym temacie chciałbym się dzisiaj trochę dzielić, e, dlatego że e, niedawno zawsze wieczorem czytam jakieś studium, jako rodzina jakiś fragment e, według e, jakiegoś studium biblijnego. Niedawno skończyliśmy czytać. Jest taki serial The Chosen. Myślę, że wielu z nas oglądało niektóre odcinki i sezony. Ja tam parę oglądałem. A akurat o tej historii chyba nie oglądałem, ale w tej książce, z tym studium, takim króciutkim, było wspomniane o kobiecie, która cierpiała krwotok. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się tej historii przyjrzeli tak bardziej szczegółowo, bo nad nią zacząłem tak myśleć, czytać, rozważać, i, bo pokazuje też ten. Fragment mówiący o kobiecie, która cierpiała krwotok i o uzdrowieniu córki Jaira w skrzeszeniu mówi o tym, jaki jest Pan Jezus. I myślę, że tak bardzo potrzebujemy, aby nasza wiara była taka jak tej kobiety, która cierpiała na krwotok i żebyśmy też nasza wiara przez słowo była budowana. Kochani, chciałbym, żebyśmy właśnie otworzyli ten fragment z Ewangelii Marka z piątego rozdziału i przeczytamy sobie taki cały ten fragment o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu niewiasty. Tak, to tutaj jest od 21 wersetu do 43. Myślę, że musicie otworzyć, musimy otworzyć nasze Biblię. Dzisiaj nie jest wyświetlane. I przeczytamy ten fragment. Ewangelia Marka, 5, rozdział 21-43. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do niego. A on był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja, kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie. I żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę, choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na no to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi, i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę, dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I, ujrzawszy dziewczynkę, i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita Kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła miała bowiem 12 lat i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przykazał im usilnie aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział aby jej dano jeść Kochani cały ten fragment przeczytałem tak świadomie abyśmy e, tak e, bardziej tak dogłębnie się zastanowili co tu e, jest Pokazane, jaki jest też Pan Jezus w tym fragmencie. Tych pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy, wiele z nich mówiło o tym, o czym chcę też dzisiaj powiedzieć, patrząc na ten fragment. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, który teraz właśnie przeczytaliśmy, widzimy, że są jakby dwie historie, które się jakby uzupełniają, przeplatają. Czyli zaczyna się od. Sytuacji o e, historii Jaira, potem naraz pojawia się e, kobieta, która potrzebuje uzdrowienia, doznaje uzdrowienia, a później jest kontynuacja. I przez zderzenie tych takich dwóch historii, e, ewangelista pokazuje coś jeszcze więcej. I chciałbym się tak trochę zastanowić. Ja nie pamiętam, czy oglądaliśmy e, jakoś nie mogłem sobie przypomnieć tego odcinka e, mówiące o tym skrzeszeniu. I w tym studium biblijnym też wiele nie było o tym. Tam był jakby taki forma, takiego reportażu, że reporterka spotyka tę kobietę, która cierpiała na krwotok, i zadaje jej pytania, co czuła, jak się czuła i tak dalej. I to było takie krótkie rozważanie. Ale ja chciałbym, żebyśmy zaczęli tak od początku. Czytamy tutaj, że Jezus przeprawił się na drugą stronę i było tam mnóstwo ludu. I wtedy w tej sytuacji przyszedł do niego Jair przełożony, czy jeden z przełożonych synagogi, który znalazł się w takiej dramatycznej sytuacji, jego córka była umierająca, nie tyle, że chora, ale już umierająca, i w zasadzie wszystko zawiodło. I kiedy on, słysząc o tym, co się dzieje, co czyni Pan Jezus Mimo swojej pozycji, mimo że był przełożonym synagogi, przełamał się i zaczął szukać Jezusa i znalazł Go. Podszedł do Niego i przypadł Mu do nóg, czyli był bardzo zdesperowany. Był kimś, kto walczy o życie swojej córki. I myślę, że każdy z nas, gdyby się znalazł w takiej sytuacji, też by tak walczył i też by zaczął, Szukać pomocy, i myślę, że takiej sytuacji doświadczamy w naszym życiu. Kochani, Jair był przełożonym, czy jednym z przełożonych synagogi i myślę, że nie była to sytuacja dla niego łatwa. Musiał pokonać jakieś tam bariery, uprzedzenia, żeby przyjść do pana Jezusa. Był osobą taką publiczną, znaną, był takim przedstawicielem współczesnej religii, był duchownym. I patrząc na to, był osobą znaną wśród ludzi. Wiecie, I szedł, kiedy Pan Jezus zgodził się na, na to, żeby pójść z Nim, aby pójść do Jego domu i modlić się o Jego córkę, szedł z nimi cały tłum. I się zastanawiam, co ten tłum właściwie przeżywał, o czym myślał. Myślę, że wielu było takich, którzy chcieli po prostu spotkać się z Jezusem, chcieli doświadczyć Jego mocy, ale myślę, że też wielu zastanawiało się nad tym, co się wydarzy, jaki cud się wydarzy. Oto Pan Jezus przyjął zaproszenie od przedstawiciela współczesnej jakiejś religii panującej, od duchowieństwa i idzie do jego domu. I myślę, że nie jeden z nich myślał w ten sposób, że jeżeli tam się dokona cud, to będzie wielki przełom. Następne zaproszenie dla Pana Jezusa to już będzie z Jerozolimy. Na tym etapie Pan Jezus nie był jeszcze taką znaną postacią. To był jego takie początkowe etap jego służby i myślę, że wielu podążało też z ciekawości, żeby zobaczyć co będzie dalej. I kochani, w tym wszystkim widzimy tego człowieka, który jest tak bardzo potrzebujący, a w zasadzie jego córka, która potrzebuje cudu. I teraz w tym wszystkim pojawia się ta kobieta, która cierpiała na krwotok. Gdyby tak patrzeć, tak nawiązując do tego studium, bo tam była reporterka i tak dalej, można by to odnieść do tego, że było wiele osób, które szukały Jezusa, potrzebowały jego dotknięcia na tym miejscu. Ale Ewangelista, słowo Boże, skupia się na tej kobiecie, która była tak bardzo też zdesperowana, bo potrzebowała Jezusa i potrzebowała jego dotknięcia. I co czytamy? Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę, choćby szaty Jego będę uzdrowiona. A wcześniej jest mowa o tym, że cierpiała od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Kochani, kiedy tyle razy czytałem tę historię i tak mi się to jakby już utrwaliło, ale aby się nad tym tak zastanowić, co ta kobieta przeżywała, jak bardzo cierpiała, to można było się zastanowić, co ona przeżywała. Kobiety mają okres, mają okres mają miesiączkę i w tym czasie gdzieś mają ten upływ krwi, a ta kobieta jakby się jej to ciągło przez 12 lat. Nie wiemy, czy były jakieś przerwy, ale generalnie bardzo z tego powodu cierpiała. Nie po to chodziła do lekarzy, szukała pomocy, bo była tak bardzo udręczona fizycznie, tak bardzo cierpiała. Myślę, że dla kobiety to lepiej zrozumią. My mężczyźni widzimy to bardziej, kiedy nasze żony czy córki też mają ten trudniejszy okres. W w ciągu swojego, że tak powiem, okresu tego miesięcznego, ale ona cierpiała tak od 12 lat. Kochani, czytałem sobie też w tym tłumaczeniu takim dosłownym, interlinearnym, i tam jest napisane coś takiego, że była udręczona od Batoga, tam jest napisane, nawet zrobiłem sobie jakiś tam zrzut zdjęcia, nie wypisałem, czyli była jakby smagana batok, to jest taki pejcz, którym były wymierzane kary, takie cielesne. I tutaj Ewangelista aby pisze w tym takim dosłownym tłumaczeniu, jak było w tym interlinarnym, że była smagana tym batogiem, nie? czyli takim pejczem. Jej życie było tak udręczone, czyli była jakby biczowana przez tę sytuację życiową, przez te doświadczenie, przez które przechodziła. Kochani, i gdyby myśląc z kategoriami tymi, takimi tylko fizycznymi, zdrowotnymi, to ona bardzo wycierpiała. Ale było jeszcze coś więcej, dlatego że ta kobieta według prawa była też osobą z tego powodu osobą nieczystą, traktowana jako osoba nieczysta. I myślę, że to też było takim wielkim, wielkim dla niej problemem. I Czyli ta kobieta według prawa nie powinna innych dotykać, powinna być wyłączona poza społeczeństwem przez pewien czas. A ona to przeżywała przez 12 lat. Nie wiemy dokładnie jak, ale jest taki fragment w trzeciej mojżeszowej. Może sobie przeczytamy, który mówi o tych upływach, o tych krwotokach. Chociaż one tu mówią o tych takich naturalnych, ale jakby patrząc na to, ona była osobą właśnie, która się kwalifikowała. Trzecia Mojżeszowa, 15 rozdział. Od 19 do 30. Trzecia Mojżeszowa, 15 rozdział od 19 do 30. Może trochę skrócę. A jeżeli kobieta ma krwawe upław, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie siedem dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko zaś, na czym się położy swojej nieczystości, będzie nieczyste. I wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje się krwią, i będzie nieczysty do wieczora. Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym siądzie, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Jeżeli coś było na jej łożu lub na sprzęcie, na którym siedziała, to ten, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. A jeżeli mężczyzna jednak z nią obcuje i nieczystość pójdzie na niego, to będzie on nieczysty siedem dni i każde łoże, na którym się położy, będzie nieczyste. I myślę, że można tak dalej tutaj czytać do 30 wersetu, gdzie jest jakby rozwiązanie tego. Kochani, ale ona była osobą, która właśnie według tego doświadczenia, które miała, była traktowana jako osoba nieczysta, czyli nie mogła chodzić do synagogi, do świątyni. Nie mogła nikogo dotykać. Jeżeli to zrobiła, to ta osoba była przez nią też nieczysta i musiała do końca swojego dnia była traktowana jako nieczysta. I myślę, że to w jej życiu było takim też ogromnym doświadczeniem. Nie wiem, jak to do końca było. Czy ona tak ściśle się do tego stosowała? Też nie wiemy, czy miała męża i dzieci, ale jeżeli tak, to jej położenie było też jeszcze trudniejsze. Miała ograniczony jakby dostęp do, 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 do swoich dzieci, czy do męża. Była osamotniona, tak można powiedzieć. I myślę, że w jakiś sposób można troszeczkę porównywać do tego, że była tak osoba trendowata, chociaż nie, nie musiała wołać nieczysty, ale musiała przestrzegać prawa. I myślę, że każdy z nas wie, jak ważny jest dotyk w naszym życiu. Nie? nie tylko dla kobiet, które może szczególnie potrzebują przytolania, dotyku, ale mężczyźni, dzieci, każdy z nas potrzebuje tego dotyku, przez który jest wyrażana czułość, serdeczność. I myślę, że jest to tak ważne i dla zdrowia takiego fizycznego i psychicznego, nawet jak sobie tak poczytałem zmysł dotyku. Jego rola jest bardzo ważna i bezpośrednia, wpływa na nasze zdrowie. Dotyk stymuluje nasz układ nerwowy, podwyższa poziom hormonu przywiązania, obniża poziom stresu. Delikatny dotyk pomaga uśmierzyć ból emocjonalny, fizyczny, łagodzi też lęk. Myślę, że o tym wszystkim dobrze wiemy, jak bardzo jest ten ważny ten dotyk w naszym życiu. W sytuacji, kiedy yy, doświadczamy jakiejś trudności, problemu, ktoś... Yy, nas obejmie, ktoś położy na uściśnię mocno dłoń, powie do tego słowo zachęty, od razu inaczej się czujemy. Kiedy możemy gdzieś tam się objąć, przytulić, też jesteśmy też wzmocnieni. Dzieci potrzebują tego dotyku, aby właściwie się rozwijać, potrzebują, aby ten zmysł dotyku był w ich życiu taki widoczny i mogły właściwie rozwijać się w swoim życiu. I ta kobieta z tego zmysłu dotyku była w dużej mierze ograbiona. W jakim stopniu tak do końca nie wiemy, ale myślę, że to było bardzo dla niej trudne. I myślę, że też jakby patrząc z perspektywy niedawnego czasu jakiegoś covidowego, gdzie były jakieś ograniczenia, ktoś zachorował, miał covid, był izolowany, szczególnie osoby, które znalazły się w szpitalu, często w samotności tam musiały przebywać. I dla wielu to było takim wielkim obciążeniem dla dużego procentu społeczeństwa, aby sytuacja, przez którą przechodziliśmy w okresie covidu, była takim trudnym doświadczeniem, a ta kobieta przechodziła tą przez 12 lat. Jej desperacja była taka, że podjęła decyzję, że dotknie się Jezusa. Czyli nie mogła dotykać, a ona w swoim sercu podjęła decyzję, że dotknie się choćby jego szaty. Czyli ponad wszystko chciała, szukała Jezusa, jego pomocy, jego dotyku, jego uzdrowienia. I czytamy tutaj, że dotknęła płaszcza, a właściwie w niektórych tam fragmentach, chyba w komentarzach tam Berkleja pisze, że właściwie frędzli. To ma takie określenie cicit. I to były takie frędzle przy płaszczu, przy tej szacie i nakaz noszenia cicit powiązany jest z potrzebą przypominania sobie o przykazaniach. I ta kobieta, kiedy dotknęła Pana Jezusa tej szaty, to dotknęła się tej najświętszej, aby części odzienia według prawa i natychmiast została uzdrowiona. I tu jest teraz taka ciekawa reakcja. Czytałem jeszcze też wcześniej, mówiłem o tym Batogu. I tutaj e, też w tym interlinarnym e, pisze, że poczuła, że batok został z niej zdjęty. Nie? Czyli ten bicz, e, ten page, który ją smagał przez 12 lat, odszedł od niej. I ciekawa tu jest taka e, jakby reakcja Pana Jezusa. Tłum się cisnął, a on zadaje pytanie... Jezus poznawczy zaraz, że z Niego moc uszła, uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? I myślę, że tu reakcja uczniów była taka, jak my byśmy też zareagowali. Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? W innej Ewangelii chyba Łukasza, to Piotr tak się mówi do Pana Jezusa, w ten sam sposób. I Myślę, że to też pokazuje coś takiego, że Pan Jezus odczuł to, że nie, nie dotkła się bezpośrednio jakby jego ciała, ale jego szaty, jego płaszcza, że Jezus miał taką ogromną wrażliwość, takie wielkie oddanie i on oddawał siebie w miłości. Kiedy tak patrzymy w ogóle, jakby się zastanowić nad szatą, kiedy Pan Jezus. W wieczerze paschalną, obmywał uczniom stopy, to zdjął swoją szatę. Czyli ta szata była taką szatą uniżenia, oddania siebie samego. Tak samo na Krzyżu Golgoty, kiedy żołnierze rzucili losy o jego szatę, ta szata została oddana w ręce ludzi, którzy go zabili. Nie? To jest taki obraz tego. I. Ja, patrząc jakby na ten fragment, widzę, że Jezus miał tak ogromną wrażliwość, że poczuł to, że ktoś z wiarą się jego dotknął, że potrzebował jego pomocy i jego dotknięcia. I myślę, że jest to takie niesamowite. I ta kobieta, kiedy Pan Jezus ją ujrzał, to ona wtedy z bojaźnią i drżeniem przystąpiła do niego. Kochani, czy ta bojaźń, ona wiedziała, że jest osobą nieczystą według prawa że to, że była w tłumie, dotknęła wiele osób, ty, przeciskając się i, do, i podeszła i dotknęła się szaty Jezusa, złamała też y, e, prawo, ale ona miała takie wielkie pragnienie, aby m, spotkać się z Jezusem i dojść jego e, uzdrowienia. I Pan Jezus wtedy ją pyta, i ona nie mówi o, o tym, no, zostałem uzdrowiona, ale powiedziała mu wszystko, upadła. Przed nim i wyznała mu wszystko, powiedziała o tym, co się stało, co było w jej życiu. I on wtedy jej mówi: Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. I w tym interlinarzmie też jest: I bądź wolna od batoga Twojego, od tego pejcza, który ją smagał. Gdzie w tym wszystkim czytamy, mówi: do, Pan, jest do niej córko. Czyli podnosi jej godność, przywraca ona była osobą nieczystą, być może tak udręczoną, że nie widziała już w swoim życiu tej wartości jako kobieta, czuła się zdegradowana, a w tym momencie Pan Jezus do niej mówi córko. I ta sytuacja pokazuje o tym, o tej wielkiej, mi mówi nam o tym, jak Pan Jezus kocha, jak chce też podnosić nasze życie w naszych trudnych sytuacjach. Być może doświadczasz czegoś, co jest trudne, może wiele lat się o coś modlisz, ale chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus jest tym, który ma, jest wrażliwy, jest tym, który oddał siebie w miłości i też troszczy się o ciebie. I w tej sytuacji, kiedy tutaj mamy tą sytuację z tą kobietą, jest przeniesienie, aby akcji i tego ciężaru na Jaira. Myślę, że dla niego to był bardzo trudny też czas, bo szedł już z Panem Jezusem. Do, do swojej córki, do, do domu, aby ją dotknął, aby się włożył na nią ręce. I naraz pojawiła się ta kobieta, która zatrzymuje cały ten tłum, zaczyna, później Pan Jezus ją uzdrowił, ale też zaczyna ona mówić o, o tym, co się stało. i Czas się wydłuża, czyli jest zatrzymanie i myślę, że w sercu tego człowieka no, była ogromna walka i desperacja, co teraz, przecież mistrz, nauczyciel miał iść z nim, a tu jest zatrzymany, kobieta, która jest potrzebująca, ale zatrzymuje nauczyciela, zatrzymuje mistrza, który ma iść do jego domu, ratować jego córkę. I myślę, że w jego sercu mogło być takie wołanie desperacji, i w, można też wynik, wynika to też z jakby dalszego fragmentu, bo w momencie, kiedy przyszli do jego domownicy i powiedzieli: Nie truć się, e, i tu jest napisane, a gdy jeszcze mówili, nadeszła, nadeszli domownicy przełożonego synagogi, i donieśli, córka twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? W tym interlinarnym e, tam jest napisane, czemu szarpiesz? Czyli on wcześniej próbował ciągnąć pana Jezusa. E, nie wiem w jaki sposób, panie Jezu, chodź, bo moja córka umiera. Ale w momencie, kiedy przyszła ta wiadomość, e, to jego domownicy mówią, czemu szarpiesz e, nauczyciela? Twoja córka już umarła. Czyli coś się za, skończyło, załamało w nim. Być może on już w tym momencie stracił wiarę w to, że cokolwiek jeszcze może być zmienione. Pan Jezus na, w tym etapie jeszcze nie, nie, do, nie dokonał żadnego wskrzeszenia. Czy ten człowiek mógł myśleć kategoriami, że. Czy miał taką wiarę, że Jezus pójdzie i wskrzesi jego córkę, która już umarła? Myślę, że nie. Myślę, że w momencie, kiedy ona była chora i yy, śmiertelnie chora, umierająca, jego wiara na tyle była, jego desperacja była na tyle, że był w stanie to uwierzyć. A tu naraz się okazuje, że jego córka umarła. Ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Kochani, kiedy... Yy, to czytamy, to ja widzę, że Pan Jezus daje mu nadzieję. Czyli Jair musiał słyszeć rozmowę z, z tą kobietą, która została uzdrowiona z krwotoku. Widział i słyszał to, co mówił Pan Jezus do niej. I w tym momencie tak jakby Pan Jezus mówi, Jairze, przed chwilą ta oto córka została uzdrowiona E, dokończmy tego, e, co zaczęliśmy. I mówi, pójdźmy dalej. Kochani, ta sytuacja właśnie mi mówi o tym, że Pan Jezus zawsze daje nam nadzieję. W tej sytuacji, które się nam wydaje już e, nie do przejścia, nadzieja gdzieś zniknęła, Pan Jezus przychodzi z nadzieją, e, daje słowo, daje pocieszenie, posilenie w tej sytuacji, która jest dla nas już jakby e, skończona. I czytamy, że myślę, że tu też jest taka sytuacja, która pokazuje postawę Pana Jezusa wobec całej tej sytuacji. Tłum oczekiwał, że pójdą, będą oglądać cud. A Pan Jezus nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. Czyli tłum musiał zostać. On zabrał tylko trzech uczni i domowników, którzy mogli tam wejść. Myślę, że część ludzi z tego tłumu była zawiedziona, bo chcieliby naocznie zobaczyć, co się dzieje. A Pan Jezus, jakby zignorował potrzeby tego tłumu, bo on nie potrzebował sensacji, jakiegoś spektakularnego wydarzenia, które by wpłynęły na jego popularność. Po prostu on czynił to wszystko z miłości do ludzi. Czyli był osobą, która nie zabiegała i jest osobą, która nie zabiega o poklask, o uznanie, bo tego nie potrzebuje. I kiedy doszli i przyszli do domu przełożonego, co zastali? Tam było zawodzenie, tam był krzyk, płacz. I jaka była reakcja pana Jezusa? Czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Z tego fragmentu ja widzę, że jest, Pan Jezus jest tym, który czyni pokój tam, gdzie jest burza, gdzie jest zamęt, gdzie jest zgiełk, gdzie jest beznadzieja. Tam on wchodzi ze swoim pokojem i, i daje takie uciszenie. I wyśmiali go, a on usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, talita kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. W tym interlinearnym jest napisane ujął silnie za rękę dziewczynkę. Czyli usilnie, mocno. Eee, czyli z, e, Pan Jezus jest taki mocny, ale jednocześnie Mówi do tej dziewczynki po aramejsku: Talita Kumi, czyli dziewczynko wstań. Bibliści znowu piszą, też chyba to było z takiego tam komentarza Berkleja, że nie ma takiego słowa, które by oddawało z aramejskiego to talita, dziewczynko, bo to jest takie zdro... najczulsze zdrobnienie odnoszące się do kobiety coś, co mówi takie bardzo zdrobniałe, takie czułe, czegoś, no chyba nie ma takiego odpowiednika i nie chciałbym, aby tutaj szukać takiego słowa. On mówi z taką czułością do tej dziewczynki, talito, talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię ci wstań. Kochani, coś niesamowitego. Zaskakujące jest też w tym. Bo w Słowie Bożym jest tylko parę takich zdań, bo Nowy Testament jest w greckim, a tu jest aramejskie talita kumi, czyli ktoś, kto to słyszał, czyli. Uczniowie, którzy byli i może to przekazali Markowi, oni zapamiętali to słowo, to zdanie po aramejsku. Dla nich to było coś bardzo szczególne. To musiało być takie niesamowite. Talitakumi. I to było zapisane. Wiecie, i w tym właśnie fragmencie, tak jak mówiłem, ja widzę, że Jezus jest tym, który jest mocny, który jest mocny, a jednocześnie jest bardzo czuły czyli takie trudne do pogodzenia jakby e, dwa atrybuty, e, czyli mocny, e, zdecydowany, a jednocześnie bardzo czuły. W naszym życiu jest, często są takie skrajności, albo mocny i przy tym nieczuły, albo czuły i brakuje mu mocy, e, tak często w naszym życiu jest. A Pan Jezus inny, On jest jednocześnie czuły, wrażliwy w stosunku do naszego życia, do, do człowieka, a jednocześnie jest mocny. Śpiewaliśmy tutaj pieśni, że panuje nad życiem, nad śmiercią, że ma autorytet. I w tym wszystkim, co czytaliśmy, widzimy Pana Jezusa jako tego, który ma władzę nad śmiercią, nad chorobą. I niech to będzie dla nas taką wielką zachętą, Abyśmy mogli też zawsze patrzeć w tych różnych sytuacjach, które nas doświadczają, których doświadczamy w naszym życiu. I myślę, że to jest takie, takie słowa, które. atrybuty, które chciałem dzisiaj aby wymienić, czytając ten fragment, aby przyglądając się całej tej otoczce tego zdarzenia, tych dwóch cudów, których Pan Jezus do, uczynił, czyli. Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie niewiasty cierpiącej na Krwotok. Ale teraz można było sobie zadać pytanie, jak dotknąć się e, pana Jezusa, jak dotknąć go? Nie? Myślę, że trzeba go szukać, e, ale też e, z jednych jakichś takich komentarzy gdzieś tam czytałem, e, że Słowo e, dotykać e, ma też jakieś tam źródło, e, przez jakąś jedną literkę, przez zmianę, jak, e, dotyczące psalm, psalmowania, czyli dziękczynienia. Czyli jeżeli chcemy dotykać Boga. To też mamy Go chwalić, wielbić. I myślę, że to doskonale wiemy. Mamy Mu dziękować we wszystkim. Tak jak jest na przykład napisane w pierwszym 5, 5:18, może przypomnijmy sobie ten fragment. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Tych dokładniejszych takich tłumaczeniach. We wszystkim dziękujcie. W każdej sytuacji, w tej trudnej, w tej może i beznadziejnej, dziękujcie Bogu. I tu nie mówimy o tym, że, że mamy się biczować, ale mamy dziękować, że w tym wszystkim jest z nami i daje rozwiązanie jest i przeprowadza nas przez to. We wszystkim Dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. I myślę, że w psalmach i w różnych sytuacjach widzimy, że w tych sytuacjach, gdzie przez chwalenie, uwielbianie ludzie zbliżali się, dotykali Boga i On się i dotykał. Ale jest też taki fragment, który bardzo często lubimy z dziejów apostolskich, to jest dzieje apostolskie 16-25. Paweł i Sylas są w więzieniu, a koło północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. A więzy wszystkich się rozwiązały. Kochani, w sytuacji beznadziejnej, trudnej, w więzieniu, gdzie nie, nie mieli żadnej gwarancji, że wyjdą, być może już zostaną. Więzienia e, kiedyś, e, w tamtych czasach, zupełnie były inne niż dzisiejsze. E, można było tam utknąć i zostać już do końca życia. Nie było e, możliwości wielu. A oni w tym wszystkim modlili się i śpiewem wielbili Boga. I Bóg się dotknął tej sytuacji. Kochani, ja wiem, że sytuacje są różne, Bóg jest suwerenny, ale my mamy wołać w tych trudnych sytuacjach, kiedy być może choroba, czy doświadczenie, czy, czy jest ten batok nad Twoim życiem, z którym jakiś taki batok, czyli jakieś doświadczenie, które Cię smaga od wielu lat ty masz szukać Boga, ja mam szukać Boga, mam wołać do Niego, ale przede wszystkim Go wielbić, wychwalać, mam Mu dziękować we wszystkim, aby On był w tym wszystkim uwielbiony. Bo też ja bym chciał podkreślić to, co właśnie Jasiu mówił i na modlitwie czwartkowej odnośnie tego, tej jaśniejącej twarzy i Mojżesza, ale też mówił o Szczepanie, który był kamienowany, a jego twarz jaśniała mówił o Panu Jezusie ale też Mojżesz, który schodził z tej góry i tam, gdzie spotykał się z Panem Bogiem, twarzą w twarz, rozmawiał z Nim, jego twarz jaśniała. I myślę, że w naszym życiu wołanie, modlitwa, wielbienie, ale też to, co jest, jakby tą Pełnią tego wszystkiego, czyli nasze te spotkania z, z Panem Bogiem, takie osobiste, może w ciszy, bez wielomóstwa, bez wielu słów, kiedy spotykamy się z Nim e, też te nasze twarze będą jaśnieć, tak jak Mojżesza, i może przeczytamy sobie druga e, Mojżeszowa, 34 rozdział od 29 werseta, wersetu. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział od 29. A gdy Mojżesz wstępował z góry syna, i mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od, od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli, ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich powołał, zwróci, przywołał, zwrócili się do Arona. Zwrócił się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Wtedy przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko co, to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz, Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, Zdejmował zasłonę, aż do swojego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich to, co mu nakazano. A gdy synowie Izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Kochani, tego życzę każdemu z nas, aby ten czas tej relacji bliskiej z Bogiem, czy też wołania nieustępliwego, czy wielbienia, ale też ten czas takiej cichej społeczności, codziennej przebywania twarzą w twarz z Panem Bogiem, był też widoczny w naszym życiu, żeby nasze twarze jaśniały, mimo trudności, problemów, zmagań, zmęczenia, różnych doświadczeń.